przejawowy dzisiaj do wyjściu Państwa, ale jest taka że dzień dobry Państwu, Sławomir Kozłowski, witam serdecznie podczas finałowego koncertu 6. Lubuskiego Festiwalu Muzycznego. Są ze mną na estradzie organizatorzy, czyli prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Zdolni do Wszystkiego, panowie Michał Mogiła i Jarosław Podsiadnik, którzy z tego miejsca na estradzie chcieliby serdecznie podziękować mecenasom festiwalu w formie pamiątkowej, w formie podziękowań, które chcieliśmy teraz wręczyć. Będzie to okazja, żeby również przedstawić Państwu mecenasów festiwalu, podziękować. I to może zacznijmy od tej części takiej krótkiej, oficjalnej, zaraz przejdziemy do części artystycznej. Serdecznie zapraszamy przedstawiciela marszałka województwa lubuskiego, pani Elżbieta Anna Polak. Dalej kierowane są podziękowania jako mecenasa kultury w ramach za wsparcie 6. Lubuskiego Festiwalu Muzycznego, a podziękowania odbierze kierownik Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim, pani Anna Kowal. Serdecznie zapraszamy na estradę. Pozwolą Państwu, że w trakcie, kiedy Państwo będą chodzić na estradę, ja poproszę następną osobę. Zapraszamy, może tak, podziękowania dla doktora Andrzeja Ludwika Kunta, burmistrza miasta Kostrzyna nad Odrą, a o odebranie poprosimy przedstawiciela burmistrza, panią Mirelę Ławońską. Prosimy bardzo. Podziękowania dla pana Czesława Kalwaczyka, wójta gminy Łagów, a o odbiór podziękowania poprosimy pana Arkadiusza Jurusza, przedstawiciela Urzędu Wójta Gminy Łagów. Jestem współorganizatorem dzisiejszego koncertu festiwalu Lubuskiego Festiwalu Muzycznego jest Akademia Zielonogórska. Są też podziękowania dla profesora Czesława Grabowskiego, dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Zielonogórskiej. To taka formalność, ponieważ można powiedzieć gospodarza obiektu dzisiaj z nami nie mam. Obowiązki artystyczne zobowiązały go do obecności w więzi, także podziękowania serdeczne, myślę, że brawa się należą. Odebranie podziękowań za mecenat i wsparcie 6. Lubuskiego Festiwalu Muzycznego panią Bożenę Bychowską, wiceprezesa Stowarzyszenia Muzykowo-Obrzańskie Gminy Zgórze. Do grona mecenasów kultury 6. Lubuskiego Festiwalu Muzycznego zapraszamy pani Janina Kowalaszek. Serdecznie dziękujemy. Również serdecznie dziękujemy pani Beacie Zofii Pachnik-Łodzińskiej, wiceprezesowi Stowarzyszenia Lubuszanie dla Rzeczpospolitej. Na stronę zapraszam panią Ewę Chładyn-Strychacz. Serdecznie dziękujemy za mecenat. Państwu, jeżeli
którzy będą, będzie ochota na to, żeby muzycy wykonali zazwyczaj posiadane w repertuarze bisy, żeby już nie przerywać tego momentu, to teraz chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Sylwii Warzyniak-Bogna, która jest autorką wystawy, którą państwo już tutaj podziwiali, będą mogli oglądać w przerwie, wystawy zdjęć pod tytułem Kobieta jest emocją. Zapraszamy serdecznie panią Sylwię i prosimy o przyjęcie podziękowania. I to jest ten kwiatek, który dzisiaj już pierwszy na naszej estradzie jest wręczony. Także bardzo dziękujemy. Prezes Stowarzyszenia Zdolność do Wszystkiego, którzy powrócą do nas w drugiej części, kiedy to wykonają wspólnie muzykę kameralną. Do zobaczenia po przerwie. Powiem tak, zostałem wyznaczony do słowa i organizatorzy skromnie będziemy grać po przerwie, także tytuły swoje zostawmy muzykę muzykom. Prelekcje prelegentowi. Przejdźmy do części koncertowej. Proszę Państwa, dzisiejszy 6. Lubuski Festiwal Muzyczny kończy się koncertem finałowym. Organizatorzy zaprosili gwiazdę muzyki fortepianowej. Myślę, że Dmitrija Szyszkina w Zielonej Górze przedstawiać nie trzeba. Jest to muzyk, który wystąpił już na recitalu fortepianowym, wystąpił wspólnie z Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej, a dzisiaj jego trzecia odsłona i można powiedzieć rzadko spotykana odsłona muzykowania dla pianisty, ponieważ będzie to odsłona kameralisty. Zanim jednak to w drugiej części nastąpi i osobno zapowiem tą część, teraz część solistyczna, czyli pół recital, muzyka przygotowana przez laureata konkursu szopenowskiego. Dla nas jest to chyba najważniejszy tytuł dzisiejszego gościa. Muzyka, którą przedstawi, to będzie muzyka rosyjska, no i oczywiście muzyka Fryderyka Chopina. Muzyka romantyczna, najpierw zabrzmi sonata, fantazja, opus 19 Aleksandra Skriabina, a następnie, jako drugi utwór, Nikołaja Metnera, kancona serenada, opus 38 F-mol. Mówię o tych dwóch kompozycjach, ponieważ są to niemalże rówieśnicy z tej samej szkoły konserwatorium moskiewskiego i bardzo często tego drugiego kompozytora, Nikołaja Metnera, porównuje się do Skriabina i Prokofiewa, chociaż tak naprawdę dla nas jest kompozytorem. I czas na muzykę kameralną, więc to, co dzisiaj dla nas zabrzmi wyjątkowo, ponieważ tak jak w Filharmonii Zielonogórskiej możemy słuchać koncertów z orkiestrą symfoniczną albo recitami fortepianowych, tak fortepian jako instrument w zespole kameralnym pojawia się właściwie przy okazjach wyjątkowych. Taka jest też dzisiaj, bowiem organizatorzy, a więc Stowarzyszenie Zdolni do Wszystkiego, to muzycy, którzy tworzą zespół instrumentów dętych Reed Connection w dzisiejszej odsłonie wzmocniony gościnnie Waltopem, a więc wykonawcami będą na oboju zagrał pan Michał Mogiła, na klarnecie Jarosław Podsiadnik, na fagocie Rafał Dołęga oraz na waltowni Dominik Morda. To muzycy grający na instrumentach dętych, a piątym instrumentem będzie fortepian. I tak się złożyło, że przy każdym składzie, w którym jest fortepian, mówimy, że to jest kwintet fortepianowy, co nie zawsze określa pozostałą część zespołu, czyli również kwartet zmyczkowy z fortepianem będzie nazywał się kwintetem fortepianowym. Tak jakby sugerując, że fortepian jest najważniejszym instrumentem, chociaż tak naprawdę jest pełnoprawnym muzycznym partnerem takiej kompozycji kameralnej. To wyjątkowa muzyka i myślę, że z dużą ciekawością będziemy słuchać jej dzisiaj w dwóch odsłonach, a więc w odsłonie Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwika van Beethovena. Myślę, że muzyki można słuchać na dwa sposoby. Jeden sposób to taki, jak na przykład słuchamy Chopina, znamy bardzo dobrze. Niepotrzebna jest nam muzyczna wiedza, ani kontekst okoliczności powstania utworu, ale czasami zdarzy się, że słuchając muzyki, wiedząc o tym, z jakiej epoki pochodzi, jak jest zbudowana, można spojrzeć na nią troszeczkę inaczej. Ja powiem tylko tyle, że Mozart napisał ten kwintet fortepianowy w wieku 25
8 lat, a więc 3 lata po tym, jak wybrał się na własną rękę do Wiednia. Mozart był przełomowym kompozytorem, ponieważ stwierdził, że jest tak popularny, że może sobie powiedzieć do widzenia arcybiskupowi Colloredo i zostać kompozytorem niezależnym. To był naprawdę wielki przełom, ponieważ kompozytorzy wcześniej byli zależni oczywiście od książąt bądź innych dworów. Mozart po 3 latach pobytu w Wiedniu napisał ten właśnie kwintet fortepianowy, a w korespondencji do ojca zaznaczył, to jest najlepszy utwór w moim życiu. Oczywiście w tym momencie, czyli do 28 roku życia. Nadał wielką wartość tej kompozycji. To kompozycja oparta na formie sonatowej, ale jest na takiej typowej, klasycznej formie koncertującej. 3 części. Pierwsza część, wstęp powolny, largo, potem szybkie allegro moderato, następnie larghetto i 3 część allegro finałowe, czyli typowy układ, jaka będzie rola fortepianu, jaka będzie rola instrumentów dętych, to myślę, że pozostawmy to do wysłuchania. Zapraszam serdecznie wykonawców dzisiejszego koncertu, Dmitrij Szyszyn fortepian oraz muzycy zespół Big Connection i Dominik Molnar na bato. Zapraszam do wykonawców.
Ta przerwa jest potrzebna na oddech. Myślę, że Państwo rozumieją specyfikę instrumentów dętych, stąd też zapowiedź kolejnego utworu, podobnego, cyklicznego, tylko autorstwa Ludwika van Beethovena. Utwór, który powstał 12 lat później. Powiem, że Beethoven był w specyficznej sytuacji, ponieważ urodził się 14 lat po Mozarcie. Sława Mozarta była tak wielka wówczas, że ojciec Beethovena stwierdził, że to będzie kolejne cudowne dziecko. Ukrywał, nie był w dobrej sytuacji. Beethoven oczywiście. Od najmłodszych lat skazany był na bycie muzykiem i odniesienie sukcesu. Nie jest skazany, ponieważ nie do końca wiemy, czy jako dziecko miał prawo wyboru w tym momencie, ale kompozytorem, słynnym pianistą i muzykiem został. I w jego twórczości będzie dużo inspiracji kompozytorami klasycznymi, troszeczkę od niego starszymi, a więc i Mozartem, i Haydnem. Pierwsze symfonie Beethovena to muzyka wzorowana na stylu Haydna, a kwintet fortepianowy na instrumencie dęty fortepian Beethovena, który napisał go w wieku 26 lat, to utwór inspirowany właśnie muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta. Można powiedzieć, ta muzyka to taka klasyczna układanka. Wszystko wydaje się przewidywalne, można odczuć troszeczkę, że czas się zmienił, że nikomu się nie spieszy, że to wszystko takie poukładane. Tak u Mozarta będzie w formie sonatowej, no a Beethoven doda do tego troszeczkę romantycznej emocji, którą później w następnych kompozycjach rozwinie. Także porównajmy teraz muzykę Ludwika van Beethovena, która powstała w konsekwencji tego utworu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Beethoven odniósł się do tego bezpośrednio, w swojej informacji o utworze podał, że inspirował się muzyką Mozarta, nawet zostawił tą samą tonację, taki sam układ części, jeżeli chodzi o układ temp, a więc możemy mieć wrażenie, że jest to ciąg dalszy. Kwintet fortepianowy Beethovena będzie również w trzech częściach. Pierwsza wstęp grave, a następnie allegro manu troppo, potem część druga andante cantabile i część trzecia rondo allegro manu troppo. Całość około 20 minut. Przed Państwem zespół instrumentów dętych, Reed Connection wzmocniony obaltornie oraz pianista Kinki Szyszkin i muzyka Ludwika van Beethovena.
Thank you.
Nie, nie, nie.